Zobaczymy, co dalej. Ta moja pikselowa to była DMS. DMS. Tutaj. MS. Cornelia 2 Incident. To jest taka gra, w której nawet nie widać twarzy tych ludzików. Ona też nie ma daty premiery. Kiedy wyjdzie. To jest w sumie krótka gra, bo na 1 do 2 godzin gameplayu. Więc ciekawe, że jest demo w ogóle taka, ale dobra. Podejrzewam, że ściągałaś całą grę z zablokowaną zawartością. A, możliwe, że tak jest, Kalin. No, możliwe. Tak, czas na pikselki. Było matko. Dobra, jak to dziwnie. Aha, tylko tego nie widać. A nie, widać. Okej. Okay. Tylko nie mam dostępu do dźwięków. No nic, dobra. Controlsy. Było matko. Left click to walk. Left click to brain icon. Do mind palace. O Jezus. Question mark flashes on the brain icon when a new clue is available. To access the inventory, move your mouse cursor to the top of the screen. hold down left mouse button to select an item. Right click to examine it. Drag the selected inventory item over a hotspot and release the mouse button to use the item. Okej, okay. Ten opis jest jakiś taki kosmiczny. Dobra, combine items można robić. Escape saves game and returns to main menu. Restart game without saving. Cursor, keys, space and backspace also navigate the phone. Okej. Okay. No dobra. Nawet patrzeć mi ciężko. Nie, przepraszam. Aha. A, tu jest nasz kolega. Fajczy coś. Tu jest nasz mózg. Who am I? Where am I? Why am I here? Kim jestem? I remember a broken bone. Ej, to jest fajne. Jakby wchodzisz do jego mózgu i się zastanawiasz nad różnymi rzeczami. I remember strange letters. I can't remember anything right now. No dobra. Tu jest nasz ekwipunek. Polar Knights. I'm sorry. 7-12-32-D13. To są jakieś dziwne rzeczy pozaznaczane. Waterproof. Aha, on tego nie ogląda, tylko tak jakby mam zbliżenie tego, co... On ma... Coś w głowę mu się stało. Tu jest coś. Leży na ziemi. Aha, telefon. Phonebook. Fajna pikseloza. No, też mi się podoba. A jak OK wcisnąć? Control. Spacja. O, spacja. Achman. Achman, dzwoń. Mogę... O, mogę tak też wybierać. Signal blocked. No dobra, już! Uspokój się. No messages. Inbox. From booking. O matko. Welcome aboard. MS Cornelia 2. Please keep your passport handy. Zapominam, że to muszę sobie wybierać tu. She asking if you want do I tell... Co, for you? Co? Nie, to jest tak nieczytelne. Lubię pikselki, ale przynajmniej teksty powinny być czytelne. Mi się wydaje, czy I'm sorry jest napisane krwią. Możliwe. Ja uwielbiam pikselki od Stranga Games, czy jakoś tak to było. No, to było też fajne. Nokia. Z czymś mi się kojarzy to, ale nie wiem z czym.
Zatęskniłam teraz za starymi telefonami. O. Aha. Tu. Fintel. Welcome to Finland. Call 112 in case of emergency. Have a nice stay. Ale tu sobie mogę kliknąć to w ogóle. To jest weird. Że za to kliknęłam. A tu wyżej mogłam sobie coś kliknąć? Nie. No dobra, send, zobaczmy. Tell her to meet me after the show. Table by the panorama. Okej. Okay. Z jakąś dziewczyną się chciał spotkać? Tu Gunnar. Cabin 601. Ringtones! O, można posłuchać? She's asking for you. What do I tell her? Aha, okej, okay, dzięki. Call 112 in case of emergency. Uwielbiam, jak numery zostawiasz w Polsce. Dzięki. Muszę sobie posłuchać muzyczek. Woda mi się skończyła. Nie chce mi się iść stać, iść po nową. No, rozumiem ten ból. Jingle bells! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Cześć and chaos. O, tu są gry, są! Snake jest! Free demo period expired. Get full version. O nie! Ja chciałam zagrać w Snake'a. Ja mogę coś jeszcze z tym phonebookiem zrobić, bo do Achmana nie próbowałam dzwonić. Do Gunnara, do L. Nie, dobra. Nie da się. W ogóle trójka mi wysiadła. Jak mam to zamknąć w ogóle, żeby mi się nie pokazywało? Dobra. Coś tu mi się pojawiło? Nie. Był Snake chyba, tak. A, że wywaliło live'a, a teraz wszystko widać, tak? Myślałem, że to tylko u mnie. Aha, okej. Okay. No to nie wiem czemu, coś się zepsuło. Jeszcze mam sobie... Może trochę ściszymy te dźwięki stąd. Na razie widać. Okej. Dobra. O, nawet nasza postać zostawia ślady na tym piasku, czy tam śniegu. Nie powiesz nic na temat statku, który tam pływa. Co ja mam zrobić? Tu coś jeszcze leży. A, dobra, tu się ekran przesuwa. Okej. O matko, co to jest? A to jest pienik jakiś. Coś podniosłam. Wędka! Nasza postać w ogóle nie mówi. To jest smutne trochę. To jest jakieś serduszko. Aha, beach. Fajnie, ktoś... Ktoś się nie lubił. Za bardzo. Twitch się odwala. A co się stało, bo mi totalnie wywaliło. No właśnie nie wiem, co się stało. Zawiesza się co kilka sekund. Coś z Twitchem nie tak. O nie. Czemu Twitch mi przeszkadza? I was traveling north in lands with strange letter. No, czyli Finlandia. I'm missing something. Fajnie.
przecież plaża jest beach. W sumie rację. O matko, co to jest? Jakaś zdechła ryba. Jakieś E. Wydaje mi się, że trzeba będzie wyłowić jakąś rybę, ale no musimy naprawić wędkę pewnie. Dobra, te strzałeczki są takie mało widoczne. W sensie, że trzeba bardzo blisko ekranu przesunąć, żeby ta strzałeczka się pojawiła. Jest jakaś chatynka. Łomatko. Czy coś ruszą? Zamknięta chyba. Zepsuta łódka. Tu coś jest do wyłowienia, ale raczej nie mogę tego wyłowić. Aha, bo to była ta kartka dziwna. Już mi się przypomniała Syberia 2, jak trzeba było odmrozić rybę przez ten kamień. No! Było, było. Dobra, a mogę tu pójść w dół? Nie, bo tutaj... A nie, idzie się w dół. Latarnia morska! Oho. National Border Sweden. Wylądowaliśmy w Szwecji. I coś żeśmy zabrali z tego nagrobka. Co to jest? Jakaś puszka chyba. No, tu też się nie wejdzie. Na razie to nie wiem za bardzo co robić. Też czuję, że to będzie trudna gra. Jeszcze nie doszłam do tego w Syberii. O nie! To uważajcie na spoilery. No bo tu jest przejście chyba tylko na plażę, na której byliśmy. I tu widać zresztą tą latarnię. Ale tu nie ma żadnej strzałki, nie? I tu też nie. No dobra. To co my możemy zrobić z tymi przedmiotami, które mamy? Aha, nie mogę tego tak zrobić. No, trochę smutno, że właśnie postać nic nie mówi, nie podpowiada. Mi się wydaje, że coś z tym trzeba zrobić. Może tą puszkę tu położę. Bo tą wędkę. To jest dziwne. Albo to spalić. Red wine, long carob. Jest jakiś rachunek w ogóle. To też można jeszcze obejrzeć, ale nie wiem po co. Myślałam, że spalę drzewo. No, to będzie jedna z tych trudnych gier. Co tu jeszcze mogę zrobić? No chyba, że on jakoś sam naprawi tą wędkę, ale wątpię trochę. Poza tym on się zacina na niektórych fragmentach mapy. To też jest intrygujące, ale to jest pieniek zwykły. To jest w ogóle jakieś krwiste rzeczy. Zapalić ten pieniek, ale tutaj nic się nie pokazuje, więc nie wiem, czy to... Kate przynajmniej cały czas nawijała, aby to zadziałało, muszę coś mieć. No, to są tego typu gry, które nie podpowiadają zbyt wiele. Dobra, mamy jeszcze tą tarczę. Aha, nie mogę jej tak użyć, że tak powiem.
O, tu jest dziura jeszcze. Tej u... Nie, to nie jest dziura. Co to jest? Jakiś krwawy X. Może z wędkę. O, proszę. No, naprawiłam wędkę. Fajnie. To wyłowimy teraz to gówno. I co to jest? Klucze. Do sauny. O! Dzwoni telefon! Message received. From unknown. You are being watched. Take the knife, then let him smoke in peace. Nie, jakieś creepy wiadomości dostaję. Zapomnieć, która to była Kate. nie to chciałam. Klucz chciałam. Ło, matko! Czy z tym trupem da się gadać? Chyba nie. Ma złotego zęba. I flaszkę. O, matko. Z tym coś się da zrobić? Chyba nie. Ale coś w tym telefonie było. Czekajcie. You're being watched. Take the knife, then let him smoke in peace. No dobra, ale... On tu nie ma noża. Ma złotego zęba. Zebrałam jakieś butelki. A nie, mam knife. Czy ja powinnam mu tą butelkę oddać? Już trochę zrąbałam. W ogóle nie zapisuję gry. Aha, nie da się zapisywać gry. Fajnie. Jak mam stąd wyjść? Nie mogę zabrać tego papierosa. Aha, może mam mu zapalić. No i? Aha. Wykliknąć mu na stópkę. Nie kradnij mu wódki. Ten mózg. Kliknij na górze. A faktycznie, coś się tam pojawiło. I broke my ankle in sixth grade. There was a riddle on the cast. Start with the end, then end with a bend. Aha. O nie, ja nie umiem takie zagadki po angielsku. Żeni? Gdzie ja mam to wcisnąć niby? Chyba, że to trzeba ułożyć. Tiny leg foot toe. Nie wiem. Dawno mnie nie było, więc przyszłam, ale na razie lecę. Dobrze, dobrej nocy, Krizieusz. Dzięki bardzo, że wpadłeś. Broke my ankle in sixth grade. Nie wiem, co mam z tym tekstem zrobić. To jest jakieś dziwne. Dam radę zapalić w ogóle ten piecyk? Nie. Się nawet nie świeci. Fajnie, jakby nie wyjdę. A nie, wyjdę stąd. Mnie jeszcze ciekawi, ale z tym to się też nic nie da zrobić. Ten nóż jest zakrwawiony. A mogę tym otworzyć. O! Okej, okay. Jakaś zdechła paćka mi wyszła z tego.
Dobra, mogę jej użyć tutaj? Złamał kostkę w szóstej klasie. Na gipsie była wskazówka: zacznij od końca i skończ wygięciem. Dzięki, Hotaro. Aczkolwiek nadal nie wiem, co ja mam z tymi zrobić. Napisami. Aha, i on sam dał to tutaj. No, wyjdź. O, przyszła Mewa. Ona jest za daleko. Że mam ją na wędkę. No tutaj się nie dało pójść. Ja tego nie mogę użyć. Może fut dopasuj jako do ankle, bo kostka jest na stopie. Może to mi się rozchodzi. No właśnie, problem w tym, że ja nic nie mogę tam zamienić. Fut do ankle. Jakby nic nie mogę tu wkliknąć. Myślałam, że to mam poprzestawiać, ale to też się nie da. No właśnie dziwna, to trochę nie rozumiem za bardzo sensu. Nie, ja chciałam jeszcze do tej latarni morskiej, nie wiem gdzie ona była. A nie, bo to była ta plaża. Tu była na dole. No właśnie nie wiem czemu, każdy ten ma inny kolor praktycznie. Bo to jest białe, to jest żółte, to jest takie ledwo szare. To jest ma jakiś taki zdechły żółty kolor, a to jest takie lekko niebieskie. Więc każdy ma inny kolor. Tu nadal mogę coś zrobić, tak jakby, to jest dziwne. Ale problem jest też w tym, że tej latarni się nie da dostać, nie mamy... Aha! Tu jest jakaś dziurka! Boże, ledwo widoczna. Do której live? No, myślę, że jeszcze może z godzinkę, jeśli dam radę. Że kliknij dwa razy na te słowa. No, zaraz zobaczę. Ojej. Dziękuję, Aniu. Tu jest jakiś dziwny znak. I krwawy ślad, ale no nie da się z tym nic zrobić za bardzo. Mogę tu coś zrobić? Trochę się obawiam, że póki tego nie rozwiążemy, to nie ruszymy dalej. Nie, dwa razy to nie ma sensu. Tutaj nic nie działa dwa razy. Kiedy kończą się słowa, zastępujesz czymkolwiek ci przyjdzie do głowy. Tak. Z
start with the end, then end with a bend. Tu się nawet nie podświetla nic za bardzo, bo wcześniej się podświetlały te rzeczy, które, z którymi da się coś zrobić. To jest trudne. Nie wiem. Krzesło pod spodem może mieć znaczenie. With the end, czyli tak jakby od toe, potem coś innego, ale nie rozumiem, gdzie to przesunąć. No właśnie. Właśnie, gdzie to przesunąć? Tu też ta mewa przyleciała, ale też z nią nic nie da się zrobić. Nie wiem. Może coś tam trzeba jej jeszcze przynieść do tej ryby zdechłej. Coś jeszcze z tym papierosem mogę zrobić. Ale co? Może jeszcze raz zapalę? Nie. Da się podpalić piecyk? Nie, już próbowałam. Ten złotca, bo tak błyszczy. No właśnie, też się nie da go kliknąć, bo on nie ma żadnego... żadnego punktu. Żeby mu się świecił, więc no nie wiem. Ten ząb ma znaczenie. Se ciężkie wybrałam na koniec, no. Mogłam to wziąć jako jedno z pierwszych, ale nie wiedziałam. Nigdy nie wiem, które gry są trudne, a które nie. Bo flaszki mu też nie mogę oddać z powrotem. Zresztą nie wiem, czy to ma znaczenie. Co ja z tą flaszką mogę zrobić? Może tą flaszką muszę rzucić w ptaka? Nie wiem, czy próbowałam. Ta gra ledwo ma sens, czy fabuła, to jeszcze nie ma podpowiedzi. No, znaczy... No, niektóre takie przygodówki są. W takim podobnym stylu. Jakby dużo zależy też od przedstawienia i jakby... Dużo ludzi też lubi takie trudniejsze rzeczy bez podpowiedzi żadnych, w których się trzeba naklikać, żeby coś miało sens. Nie, no to w ogóle nie ma sensu. Hmm.
chyba ten telefon nam by piszczał, gdyby się coś pojawiło. No, wiem, że się świeci właśnie. No kurczę. Żebym ja ogarniała w ogóle, o co chodzi. Z tą podpowiedzią i gdzie mam coś zrobić. Tutaj też są jakieś rzeczy, tak jakby. I'm missing something. Czyli tu też będzie w pewnym momencie coś do połączenia, tak jakby, no. Gdzie kliknąć w tym całym mózgu? No. Kliknij Enter. Nic nie daje. No w ogóle... Cześć, precelku. Znaczy, to są tylko ten... kontrolsy. Aha, to są kontrolsy? No, to jest dokładnie wytłumaczone, co, że żeby przesunąć przedmiot, musisz go kliknąć myszą i przesunąć gdzieś tam w ekranie, no. Kursor keys space and backspace also navigates the phone. No lewy klik dochodzenia. Kursor turns blue when on a hotspot. Left click on the brain icon in the top right corner to enter the mind palace. A question mark flashes on the brain... Przepraszam. brain icon when a new clue is available. To access the inventory, move your mouse cursor. Aha, czyli to jest wszystko dotyczące mózgu. Hold down left mouse button to select an item, right click to examine it. Drag the selected inventory item over a hotspot and release the mouse button to use the item. I możemy kombinować itemy. No i tyle. Znowu mam zwiechę. O nie. Trzeba odświeżyć, matko. Jeszcze mi life umiera. Mam taki mózg. Mam. I mam zagadkę. I mam jakieś dziwne słowa, które mogę przenosić, ale nie wiem po cholerę. Gdzie ty masz ten mózg? No tu mam mózg. Aha. Jak se kliknę. Aha. Who am I? I broke my ankle in sixth grade. There was a riddle on the cast. Start with the end and then end with a band. No to nie. Bo tylko kolano się zginie. No, ale nie wiem, co mam z tym zrobić. Aha! Lol? Ej, przez... No i na to who am I masz przeciw, bo... Aha! Chyba. No, ale to się nie zaliczyło tak jakby. To może to nie jest to. Może to trzeba ułożyć. O, matko, dobra. Ja walę. Jezus. Start with the end. Więc tak jakby od końca. No to bym zaczęła od tą. Potem... A co to jest thai? Udo. Aha. Ale no kolano daj. A nie stopa? Nie no, bo się kolano zginę. No. Aha, nice sweet tony. Okej. Okay. Mamy postęp. Jak radio przyjdzie, to wszystko załatwi. Aha, super, żem się dowiedziała. Nice sweet, Tony. What? Ale dalej się świeci to. Ale, aha, ale już zniknęła ta odpowiedź jakby z tego. No dobra, to tyle. Tutaj to uda. No, dzięki. O, telefon mi dzwoni.
Moja Nokia. Message received from L. Hey, everything okay? Looking for you. Please call. Miss you, L. No ja bym bardzo chciała zadzwonić, ale mam signal blocked. Phonebook. No nie mogę zadzwonić. Co nam to dało? Nie mam pojęcia. Klik, który nie jest na mózg, a na losowe klikanie. No, jest takie dziwne to. Jest ta mewa, ale z nią się nic nie zmieniło. Ja nie wiem, co ja mam niby dalej z tym ogarnąć. Szukać miejsca z sygnałem. No może. Może przy... O! Zaraz, coś się tu pojawiło. Who is L? I remember a smell, I always hated it. Fajnie. Kurczę. Może przy tej latarni morskiej. No tutaj mamy cały czas te jakby brak zasięgu. Trochę to tak wygląda. Odebrałeś mi paczki, Weselku? Paczki mi odebrałeś? O, dziękuję. Są to one takie duże. Duże są? Znaczy, bo tam jest herbata chyba. Aha, i pościel chyba. Moje kotki przyszły chyba. Nie. Twitch przeciążony. Przeciążam Twitcha swoimi grami. Wydaje mi się, że tu nigdzie nie znajdziemy zasięgu. No czy ja mogę wyjść z tej lokacji? Boże, te strzałki są straszne. Chyba, że ta mewa mi da zasięg. Nie. Czemu mewa tu przyleciała? Co ja mam z nią zrobić niby? To jest jakieś... potentegowane. Ten Twitch, ale nie. Dobra, chyba zaraz skończę z tą grą, bo nie mam pojęcia, co robić. Jest męczące, a mój mózg dzisiaj już wysiada trochę. To jest masa jakichś takich niewykorzystanych rzeczy, ale ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić niby. Mam przekręcić coś? No nie. Mi się wydaje, że muszę narysować. Tam ten znak, który był w latarni, ale no czym? Aha, świetnie, trzeba było kliknąć na ten papieros.
Look to the stars. Aha. Fajnie. Może te hotspoty są tak ledwo widoczne, też nie mogę. Look at the stars. Może to jest podpowiedź. Mam spojrzeć w gwiazdy. No jest tu jakaś gwiazda. Okej. Okay. I tam za horyzontem coś się mryga. Ej! Zlikwidowało mi to. Chyba muszę z jakiejś innej lokacji. O, tutaj jest na przykład. Kliknęłam to? No i co mi to dało? No właśnie chciałabym je połączyć, ale... Klikam i w sumie... Nie wiem, co mi to daje. W każdym miejscu mam je łączyć. No tu też są jakieś. Może to jakieś konkretne muszą być. O, tu jest jakaś złota gwiazda. To jest jakaś mysz. Znalazłam mysz. Te gwiazdy wyglądają jak odwrócony znak zapytania. O Jezus Maria. A smelly cat. Aha. O Boże. Co ja mam tu... Jak mam smelly cat? Jak mam cat zrobić ze znaków zodiaku? No mogę tu wybrać dwa znaki zodiaku? No mogę. O matko. To nie mam pojęcia. Może lew? A lew to jest co to? Zaszło też żelazko. Nie wiem, jak wygląda lew. Ze znaków zodiaku. Piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli to. No dobra, lew. I to. To i to. O, dobra. Udało się. Dzięki. Co? Been a while, Leo. Fajnie. Nice sweet tony. Okej, za dużo żeśmy się nie dowiedzieli z tego wszystkiego, ale spoko. Dobra, no co dalej? Aha, już nie da się z tym nic zrobić. Dobra, to jest dziwne trochę. Jest tak, jakby mi odblokowywało pewne rzeczy. O, tu jest A. Odblokowywało mi jakieś rzeczy tak randomowo. Nie wiem. No ale tu się nic nie odblokowało. Jest jakiś cień i krwawy ślad, ale nic nie da się tu kliknąć.
są dwie części historii, bo mamy dwie podświetlone. Więc może będą trzy w demo, bo były trzy pytania. No właśnie dziwna ta gra trochę. W sensie myślałam, że będzie trochę inna. Jednak. Jest taka bardzo weird. Dobra, chyba przy tej latarni nic nie zrobię więcej, nie wiem. Tu się coś mryga w ogóle, to też tak. Są w ogóle krwawe ślady, ale on w ogóle na to nie zwraca też uwagi. Zamysł jest mega ciekawy z poznawaniem po kolei rzeczy w mózgu, ale strasznie ciężko ogarnąć, co gdzie jest. No, to prawda. Zgadzam się. Motyw ciekawy, ale właśnie gorzej z wykonaniem. Nie wiem, co z tym mam zrobić. Może być znowu jakiś hotspot, który jest mega malutki i którego nie widać na pierwszy rzut oka. No tu już byliśmy na tej łódce. Przekombinowali, ja myślałam, że to będzie coś w rodzaju Dark Side Detective. No, też trochę tak myślałam. Przydałby się poziom trudności albo możliwość podpowiedzi. No, podpowiedzi byłyby super. W sumie w takich grach zawsze podpowiedzi są mile widziane. Tego nie mogę zaś kliknąć. No mogę kliknąć ten papieros dalej, ale po cholerę. I tak nic z nim nie mogę zrobić. Truposzczak. No i z tym coś możemy zrobić, ale to jest bez sensu, bo tu się nic nie da zrobić. Ładne piksele. No, ładne, ale trudne. To światełko migające na tej górze. No, ale z nim też nic nie zrobię. Nie wiem, co to jest, chyba że z innego punktu. Może tutaj. Tu coś się... Tu się mryga, ale no... No, tu jest... A, dziwne. Tu jest też jakiś statek, ale... Nic z nim nie można zrobić. No, dziwne, bo mi to A zaliczyło tutaj. Tak jakby miało się coś... odblokować, ale nie bardzo. Może z tą literką na nagrobku coś się da zrobić. No, tylko... Ją kliknęłam i w sumie tyle z tego było. Nic więcej nie mogę z nią zrobić. Ta sama litera była tutaj. Chyba, że tutaj, ale tu jest zamazane coś. W ogóle. Nie wiem, to tak jakbyśmy użyli już... Tylko nie wiem po co w ogóle, bo przyleciała mewa i nic z nią nie zrobiłam i tak.
Takie szukanie na oślep. Żeby pokazać jeszcze raz wszystko, co mózg podpowiada. Tutaj, że I can't remember. Tutaj ma te litery. Traveling north inland with strange letters. Tylko, że no tu pisze, że I'm missing something. Tak jakby czegoś mu jeszcze brakowało, żeby to zrobić. No i tu tylko... tyle. Czegoś nie mamy kliknięte. Tak mi się wydaje. Czegoś, co nam do tego mózgu wejdzie. Ale już nie mam pomysłu, gdzie szukać nawet. No chyba, że... nie wiem, mogę jeszcze raz tego telefonu użyć. Ale to nic nie daje, bo tu mam sygnał blocked. Gdzie ty w ogóle jesteś? W dupie czarnej. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. No, wylądowaliśmy gdzieś na wyspie i nie pamiętamy, kim jesteśmy. Czyli do... Gdzie jak co tu jeść? O matko, trup. No, w saunie siedzi. Nie, ja już jadłam. Możesz zjeść tą resztę. Tam okay. Większość kiełbasy została, resztę wyjadła. Aha, czyli wyjadłaś papryczkę, a zostawiłaś no, kiełbasę. No ja nie przepadam za kiełbasą. No, fajnie, że zjadłaś trochę. Cieszę. No dobra było. Matko. Może tu... O, tu są jakieś robaczki! Jezus, ledwo widoczne. Wiedziałam, że już nie kliknęłam. No takie, bo po prostu to są takie robaczki tutaj. Patrz, to kliknęłam, to gówno. Nawet to nie do końca są robaczki. No. Flaga Finlandii była na tym dziwnym zegaropodobnym czymś w domku. No, tak. No mega Perkele, Finlandia. Chciałabym poinformować, że udało mi się odrobić ilość glutków, które zużyłam na ratowanie pretzla z Limbo w Halloween. Mam tyle samo, ile miałam 31 października. Wow! Gratulacje, Team Koza. Smacznego pretzlu. Weź człowieku, szukaj latami. No właśnie. Dziękuję. Pytanie, czy jestem w stanie coś z tym zrobić, czy to jest tylko jakaś podpowiedź? Bo tak w sumie nic mi to nie dało. Perkele, fajnie. Fajnie, że perkele, no zajebiście. Tu coś jest jeszcze. Heal Ice. Fajnie. Perkele, Heal Ice. Heal Ice, perkele. O, dziękuję za wodę, Hotaru. Twoje zdrówko. W mitologii fińskiej władca błyskawic i piorunów. O, w sumie jak glutków dawno nie wykorzystywałam. To takie polskie... Aha, okej. Okay. Ciekawe. Czyli dosłownie każdy piksel trzeba tu sprawdzić. No właśnie. To problematyczne jest trochę to. Czy jak stąd wyjdę, coś mi się ruszy z mózgiem? Nie. To będzie dużo opcji, co to znaczy perkele na czacie. Ale podejrzewam, że to się może łączyć, nie? No, pewnie tak. Jedno wynika z drugiego. Tylko co mi to dało, to ja nie mam pojęcia. No masz robaczy, nie? No, fajnie. Mam 3 lokacje na krzyż. A tu jest to Perkele? Nie, bo to jest National Border Sweden. No tu mam ten dziwny znak, ale to w ogóle nic do niczego. Nic tu nie mogę kliknąć. No z tym nożem otwieraliśmy tą puszkę dla mewy. W ogóle to jest dziwne, bo praktycznie z tych przedmiotów nie korzystam więcej.
I nie wiem, co z nimi powinnam robić. Za bardzo. Bo... tutaj nawet jakbym chciała, to nie mogę użyć żadnego przedmiotu na tym. Chyba, że na dziurze. Ale on nie chce. Chyba, że wędką mnie... palić dziurę. No nie wiem, co jeszcze. Stary, możesz się nie blokować. Właśnie nie wiem, czy da się coś tam wrzucić. Próbowałam, mi się nie da za bardzo. Nie oglądam od początku, ale czy zniknęły ci jakieś przedmioty po użyciu? Tak, tak, zniknęły. Wydaje mi się, że tak. Trudne się wylosowało, no. Może coś tym nożem tutaj mogę zrobić. Beach. Z tą puszką to nic więcej też nie zrobię raczej, chyba że mogę ją podpalić. No nie bardzo, cały czas jest to samo. Nic się nie świeci nawet. Coś zrobić z tym znakiem zapytania, który pojawiał się na mózgu, na moście. Na mózgu, na moście. W sensie na tym pomoście, tym od ryb. Ale ja nie pamiętam, co tu było. Tu I can't remember, a tutaj... no jakby nic więcej nie mamy. Nie wiem, Aniu, czy jest sens, kurczę, odpalania jeszcze jednego dema. Trochę mnie intryguje to, kurczę, co ja mam tu zrobić. Jestem uparta, przepraszam. Ja to bym najchętniej podpaliła wszystko tu. Dobra, już zniknął ten pytajnik, może coś przegapiłam. No właśnie, wydaje mi się, że ten pytajnik mógł się odnosić do tych gwiazd na przykład, ale to już zrobiliśmy. Musimy uzupełnić ten mózg kolorkami, że sobie wszystko przypomni. No, wydaje mi się, że tak, ale dziwne, znaczy no w demie to nie powinno za dużo być pokazane w sumie. Już nie wiem, co tu... no to już próbowałam. Po co mi to jest? Chyba, że mam tu coś nożem wyryć. No nie mam pojęcia, bo tutaj... po co mi są te informacje jakieś takie dziwne? No i nadal mi się świeci ten papieros. Tego też nie rozumiem. Może użyj to na tym. Może to też jest jakiś pixel hunting, kurde. Niby coś odkrywamy, ale to jest zbyt mało, żeby się ruszyć do przodu. Jak byłaś przy tym wycieczkowcu na maksa po prawej, to różne światełka się tam świeciły z jednej z kabin. Może to jest podpowiedź.
Jak kliknęłaś na drugi napis na dole, to wyglądają jakby było Erkele bez P. Potrzebny jest nóż, żeby to wyryć. W sensie to? Nie, bo to jest... Aha, że Perkele Hilais. No, ale to i tak nic nie mogę tutaj zrobić z tym nożem. Dobra, idę zobaczyć ten wycieczkowiec jeszcze. No, świeci mu się to. Różowe, niebieskie, zielone, czerwone, niebieskie, różowe, jasno niebieskie. A co mi ma to podpowiedzieć? Nie mam pojęcia. Spoko, Golden Camel. W sumie tak, bo już z 5 godzin live trwa. No, już mnie uszy trochę bolą też od słuchawek. Znaczy, ja się tak spodziewałam, że jakiegoś dema nie dam rady przejść, bo no, niektóre gry są trudne, ale... Ale tak ciężko mi odpuścić, że nie macie pojęcia. Chciałabym znaleźć coś, no. Tu też się coś świeci na tym wycieczkowcu, widać, ale no. Nie wiem, co to mam podpowiedzieć. No, oczki też już troszkę wysiadają. Rzućmy nożem w tą mewę. No właśnie, ona nawet nie ma hotspota żadnego. Ja już próbowałam coś w nią wycelować, ale no, przez to, że się kursor nie świeci na niebiesko, to i tak nic nie da się z tym zrobić. Już bez sensu. Masakra. Tylko nie w mewę. Może to są jakieś inne punkty? Nie. Ja się obawiam, że jakiejś lokacji nie ogarnęłam. I gdzieś nie dotarłam w ogóle. Ale no to by było też dziwne. Dobra, Celku, sobie zrób ten, kanapkę z czoskiem. Aha, wiedziałem, o czym zapomniałem. I weź słoneczko. Dajcie spokój tej mewie, ona spokojnie sobie żyje mewim życiem. Na drzewie coś mryga. Serio? O Jezus Maria. Znaczy, coś tutaj przemryguje, ale to tak jakby chyba z tej wody. Jezu, nie mówcie mi nawet, że tu jest jakiś pixel hunting na tym drzewie. Nie wiem, w którym miejscu. No coś tu tak jakby mryga, ale... Ale to mi się wydaje, że ta woda... O, dziękuję za wodę, Aniu. To jest trówka. Zaintrygowała mnie ta gra, no mnie też. Dzięki, Aniu, za cheerka. Tytuł zły. Właściwie to nie jest zły, Ernest. Po prostu nie podawałam tytułów nazw gier. Tylko taki ogólny tytuł zrobiłam, bo musiałabym co chwilę zmieniać. No, woda raczej też mi się tak wydaje. Tutaj patrzę jeszcze na te drzewa tutaj, ale... Patrzyłam na nie wcześniej, więc nie widzę. Przy okazji mnie możesz też zrobić tą kanapkę z czoskiem. No, jeszcze nie jadłam. O, dziękuję Lunarti bardzo. Ciężka gra, może w pełnej wersji jakoś to usprawnią. Może. No, dobrej nocy, Hotaru.
Tak, pracolek robi dziwną kanapkę. No, myślę, że zaraz będziemy kończyć, darujemy sobie. Bo już i tak jestem zmęczona. Ja jeszcze bym chciała coś sobie zjeść. Nie wiem. Myślałam, że będzie... Nie będzie aż tak trudno. Że jakoś damy radę, ale to jest no... To jest straszny pixel hunting. Coś się odblokowuje tylko dopiero jak coś kliknę w konkretny sposób i lipa. Nie, no już nie chcę. Dobra. Wychodzę stąd. Już nie mam siły trochę. MS Cornelius. Dobranoc, Ernest. Tak, jemy kanapki z czosnkiem dla wzmocnienia odporności. Znowu wracamy do tematu kanapek. Tak. Dobrze. To tak. W sumie przeszliśmy wszystkie gry, które miałam ewentualnie zaplanowane na dzisiaj. Zostały mi gierki... jeszcze mam jedną taką przygodówkę detektywistyczną trochę. Może zastanawiam się, czy jutro moglibyśmy jeszcze jakieś zrobić oprócz horroru. A jeszcze mam taką śmieszną przygodówkę, która nazywa się Pizza Spy Demo. Znaczy Pizza Spy, no nie tam. Pizza Spy. Jest taka ręcznie rysowana. Jest jakaś taka psychodeliczna, która nazywa się Exit. Moglibyśmy spróbować coś jeszcze. Jezus. Zobaczyć, to mogę zgłaszać. Nie. Czemu? A czemu ty chcesz jakieś gry zobaczyć? Ale to przygodówki. No ale ja nie mam czasu już. Kiedy ja mam grać? Jutro będę horror też grać. No to jutro to nie będę miała aż tak dużo czasu. Matko. Jeszcze raz jestem, kiedy Ania żegna się na streamie. O. No właśnie nie wiem, kiedy Bayonetta, Aniu. To jest trochę trudne. Tym bardziej, że ten festiwal się niestety kończy w poniedziałek na Steamie, więc już potem nie będą dostępne te przygodówki ani dema prawdopodobnie, jak mi się wydaje. Dlatego chcę zdążyć przed tym poniedziałkiem. Dziękuję, Timko. Że była ta pierwsza chyba taka pikselowa też Timo Burtonowa, no i oczywiście z Tybetem. Jeszcze jeden live zróbmy z demo. Pikselki najbardziej podeszły, ale trudne bardzo. No, to prawda. Jutro stream będzie, dopiero co sobie włączyłem powiadomienie na Discordzie na kanale live. Tak, będzie jutro stream, bo jutro jest sobotka, więc na pewno będzie horror i może właśnie jeszcze te dema przeanalizujemy. No ten Abandoned Planet był moim zdaniem taki najfajniejszy, najbardziej mi się podobał. Ten Threshold of Awakening, to było to z tym Tybetem, to takie no średnie, ale może być śmieszne. Te trzy gobliny to takie weird. Prim bardzo mi się podobała. Prim będę czekać z niecierpliwością. No ten Once Alive takie też dziwne trochę. Ale no z jednej strony jestem trochę ciekawa, co może z tego wyniknąć. No i ta Cornelia, która była super trudna. Dobrze, zobaczmy, czy jeszcze ktoś streamuje. Może was gdzieś jeszcze wyślę. Mnie w ogóle zaproszyło, że jak było to demo, to Abandoned Planet, tak? No. Tam były achievement. No, były. Ile z osób streamuje? Do Teo was wyślę. Najbardziej się podobało Peace and Love. Golden Camel o 20 będzie jutro. No ewentualnie można horror zacząć za tydzień, to prawda. Także zobaczymy jeszcze. Zastanowię się. Syberia dość easy jest. No ta czarno-biała ze śmiercią. No to super. Dobrze, right.
Teo, 16, 11. Proszę bardzo. Dzisiaj prim, a z poprzedniego An English Haunting. No. Najbardziej podobała mi się gra prim. Fajnie, cieszę się bardzo. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Życzę wam dobrej nocki, słodkich snów. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia jutro. Pa, pa. Pa, pa. Pa.